Cześć, powinniście mnie już widzieć. I będę zaczynał. Frontendowy atlas grzybów, czyli przewodnik po świecie, gdzie nowe frameworki wyrastają jak grzyby po deszczu. Myślę, że każdy wie, że w dzisiejszych czasach tych frameworków jest naprawdę sporo. Co chwilę mamy jakieś nowe rozwiązanie, jak to budować ten frontend. I chciałbym sobie tak trochę dzisiaj przejść właśnie po nich, dowiedzieć się, jak działają te najpopularniejsze obecnie frameworki, skąd się w ogóle wzięły i dlaczego stosują takie rozwiązania, jak stosują i dokąd zmierzają, czyli może jakie feature'y czekają nas w przyszłości, czy może w ogóle po prostu w jakim kierunku się rozwijają. Parę słów też tak o mnie, zanim przejdziemy do konkretów. Jestem full stack engineerem, bardziej skoncentrowanym jednak na frontendzie. Pracowałem w sumie dość szybko z wieloma różnymi frameworkami, stąd takie moje zainteresowanie. Lubię też wiedzieć, jak rzeczy działają pod spodem, a do tego lubię też w wolnym czasie coś w open source podziałać. I przejdziemy sobie, może tak najpierw cofniemy się kawałeczek i powiemy o jakichś takich początkach, skąd to się tak naprawdę wzięło. Wszystko może w historii, że tak powiem, zaczniemy od jQuery, czyli czasów, gdy jeszcze JavaScript nie był taki ustandaryzowany, dużo się różnił między przeglądarkami i ta biblioteka, że tak powiem, umożliwiła w miarę w łatwy sposób właśnie korzystanie z niego, pozbywała się właśnie tych różnic między przeglądarkami. I tylko to, co trzeba zauważyć, to, że jQuery był dość taki imperatywny, musieliśmy wszystko robić ręcznie, łapać elementy i coś tam z nimi robić. Taką pierwszą falą takich właśnie bibliotek, frameworków do UI, które właśnie podchodziły do problemów w taki bardziej deklaratywny sposób, gdzie deklarowaliśmy, co byśmy chcieli otrzymać, były właśnie te frameworki AngularJS, Backbone, Knockout i Ember. Co w sumie ciekawe, Ember jedyny w zasadzie z tej czwórki jeszcze się ostał i tak naprawdę jest dalej budowany, ale ogólnie to, co właśnie trzeba zauważyć, to taki trend podróży w stronę deklaratywnego UI, w czym na pewno pomogło to upowszechnienie S6, która myślę, że jest takim standardem, który wszyscy gdzieś tam znamy i lubimy, bo to był taki wielki, duży pierwszy krok w kierunku standaryzacji, ale też po prostu unowocześniania się tego JavaScriptu w przeglądarkach i dodania do niego wielu możliwości. Jeszcze tak zanim sobie przejdziemy do pierwszego z frameworków, to takie dwie jakby definicje, żebyśmy wszyscy plus minus wiedzieli, na czym stoimy. Client-side rendering, czyli taki sposób renderowania aplikacji, architektura, gdzie serwera otrzymuje tylko jakiś placeholder i cały content rzeczywisty jest wyświetlany po stronie klienta. Zazwyczaj to jest tak naprawdę to, jak większość w naszej, że tak powiem, JavaScriptowej bańce aplikacji działa. Czyli mamy jakiś tam pusty plik HTML z tagiem NoScript i jakimś skryptem i jakimś loadingiem i dopiero to później się dzieje i pojawia się jakaś strona. No i mamy SPA, czyli Single Page Application, czyli tak naprawdę rozwinięcie właśnie tej architektury, gdzie po prostu każda nawigacja powoduje modyfikację HTML po stronie klienta, gdzie zazwyczaj no, klient będzie potrzebował odpytać jakieś dodatkowe dane serwera, natomiast ta aplikacja jest taka client-driven. I zaczniemy sobie od Reacta, bo w sumie on był taki pierwszym dużym graczem po tych frameworkach, które wymieniłem wcześniej. Rozwiązanie stworzone oczywiście wewnątrz Facebooka, pomysł Jordana Walk. To był taki jego pomysł, jak przyspieszyć i uprościć development aplikacji webowych wewnątrz Facebooka. Wcześniej korzystali oczywiście z tamtych frameworków, o których wspominałem, natomiast widzieli, że są jakieś problemy i chcieli to jakoś uprościć. Na początku zaprezentowany na JSConf US w 2013 i nie ma co ukrywać, że ludzie nie byli jakoś zachwyceni tym rozwiązaniem, nie byli przekonani, uważali, że Facebook trochę, że tak powiem, się odkleił i ma dziwne pomysły. Bardzo nie podobało mi się zbijanie JavaScriptu i HTML-a w jeden plik. No ale jednak, nie mamy co się oszukiwać, że obecnie jest to najpopularniejsze narzędzie. To, co na pewno się przyczyniło do jego popularności, to taki upadek AngularJS-a, o czym też na pewno później sobie powiemy w kontekście Angulara. Natomiast wiele deweloperów, gdy miało sięgać po nowe narzędzie, to stwierdziło, że może React jest pewniejszy niż Angular, który dopiero co, że tak powiem, poprzednią wersję zwinął bez żadnej jakby drogi do migracji. I taki główny koncept, który kieruje Reactem, to, że nasz UI to funkcja od jakiegoś state'u. Jest to taki koncept trochę zbliżony do takiego game engine loopa, gdzie w każdym momencie jakby możemy łatwo obliczyć, jak powinien wyglądać nasz UI.
To, co też warto zwrócić uwagę, to to, że core Reacta nie ma nic wspólnego z renderowaniem HTML-a i to dopiero React DOM to taka biblioteka, która zamienia VDOM, do którego zaraz sobie przejdziemy, w HTML. I myślę, że warto zaznaczyć właśnie to, że umożliwiło to stworzenie takich narzędzi jak React Native, React Free Fiber, React PDF czy Remotion, czyli bibliotek tak naprawdę do renderowania wszystkiego od aplikacji mobilnych, po nawet filmy za pomocą Reacta, co jest, myślę, że naprawdę takim świeżym i ciekawym pomysłem. I właśnie może jak wygląda i działa. Na pewno mamy ten JSX, czyli format taki łączący sobie JavaScript i HTML, bardziej wrzucając HTML do JavaScripta, o którym sobie wcześniej wspomnieliśmy. Na początku na pewno wielu ludziom się nie spodobał. Mamy tu sobie taki uproszczony snippet, kawałek kodu. Oczywiście nie jest to, że tak powiem, bardzo reprezentatywny przykład użycia frameworka, bo zazwyczaj będzie to bardziej skomplikowane, ale jest to taki prosty przykład, który pokazuje różne featurey. Ogólnie, tak jak widzimy, mamy sobie jakąś funkcję. Tak jak wcześniej wspominałem, wszystko jakby kieruje się tym, że UI to jest jakaś function of state, więc mamy tu sobie jakiś taki przykładowy komponent counter. Możemy sobie deklarować state, czyli stan za pomocą hooków, czyli tych funkcji, które mają prefix use. Ogólnie, oczywiście, gdy w JavaScriptie wywołujemy jakąś funkcję dwa razy, to zmienne, które definiujemy w środku tej funkcji, się resetują. Więc hooki w taki sposób właśnie na wstrzyknięcie się do środka Reacta i zatrzymanie jakichś wartości, zatrzymanie jakichś zmiennych między wywołaniami tej funkcji. Więc możemy sobie zdefiniować stan, dostajemy jego wartość, dostajemy funkcję, która pozwala nam go zmodyfikować. Mamy useMemo w tym przypadku, czyli jakby sposób definiowania jakiegoś stanu, który jest zależny od innego stanu. To, co na pewno rzuca się w oczy w Reakcie, to to, że musimy jakby zdefiniować zależności, czyli na końcu wywołania tej funkcji mamy taką tablicę, która pokazuje nam po prostu, bardziej instruuje Reacta, kiedy on tak naprawdę powinien przekalkulować ten stan. Mamy możliwość pobierania elementów, czyli żeby potem na przykład mieć dostęp do HTML-a, który React wyrenderuje, i możemy wykonać jakieś side effecty, czyli w tym przypadku na przykład sfokusować ten przycisk, który wcześniej sobie złapaliśmy. I podobnie jak w useMemo, tutaj mamy useEffect, w którym też mamy tą tablicę dependencji. Tutaj jest ona pusta, czyli oznacza to, że wykona się on jakby, gdy nic się nie zmieni, czyli na samym początku. I mamy ten JSX, o którym wcześniej wspomnieliśmy, czyli tą formę jakby templatki, która tak naprawdę właśnie jest zwracana z tej funkcji, jest transformowana w Virtual DOM. I tutaj może właśnie warto sobie powiedzieć o tym Virtual DOM i o tym, jak on działa. Za każdym razem, gdy React stwierdza, że coś się zmieniło, czyli na przykład, gdy zmieniamy jakiś setter, wywołujemy jakąś zmianę stanu, czy powodujemy inne zdarzenia, które mogą on instruować Reacta, on wywoła te sobie funkcje te sobie jeszcze raz, weźmie te obiekty, które wylądują, to jest właśnie ten VDOM, czyli taka koncepcja opierająca się po prostu na przedstawieniu tej struktury DOM za pomocą takich lżejszych i łatwych do porównania obiektów, więc on ma te obiekty, ma obiekty jakby z poprzedniej wersji, porównuje je sobie, stwierdza, co się zmieniło i po prostu te zmiany jakby nakłada. Może się to wydawać proste, natomiast tak naprawdę jest troszeczkę bardziej skomplikowane i myślę, że do tego ludzie mają sporo zarzutów. I zanim do tego sobie przejdziemy, to jeszcze znowu jakieś takie dwa szybkie koncepty, które pomogą nam zrozumieć, w jakim kierunku zmierza React. Server-side rendering, czyli trochę taka odwrotność tego, o czym wcześniej sobie wspomnieliśmy, czyli sposób renderowania aplikacji po stronie serwera. Przeglądarka otrzymuje i wyświetla już gotowy content. To tak naprawdę jest standard wszędzie poza JavaScriptem. To jest też coś, z czego, że tak powiem, wyruszyliśmy, coś, co kiedyś było standardem. I można powiedzieć, że w pewien sposób zataczamy koło, że do tego wracamy, ale jednak z pewnymi zmianami i z pewnym odświeżonym podejściem. I mamy hydration. To jest jakby proces odbudowania stanu frameworku, czyli po tym, gdy aplikacja zostanie wyrenderowana na serwerze, zazwyczaj chcemy, żeby React, że tak powiem, ją przejął. W tym przypadku oczywiście React, bo dotyczy się to większości frameworków, czyli żeby dodał do niego jakąś interaktywność, żeby kolejne nasze nawigacje nie wymagały całego odświeżenia strony i tak dalej, i tak dalej. Więc React musi sobie jakby część kodu wykonać jeszcze raz, stworzyć ten VDOM, złapać elementy, dodać event listenery i tak dalej. Mamy też do czynienia z taką serializacją stanu, czyli coś, co zostało przekalkulowane na serwerze, musi zostać w jakiś sposób przekazane do klienta i zazwyczaj po prostu jest to robione za pomocą tego, że znajdzie się ono w pliku HTML.
I wiele ludzi właśnie zastanawia się, dokąd zmierza React. Myślę, że też obawia się albo czuje się tak trochę przytłoczonych tym, jak wiele nowych feature'ów o często tajemniczych nazwach pojawia się w Reakcie. Natomiast to, co myślę, że warto zauważyć, to to, że React stara się często podchodzić do problemów, które tak naprawdę mają już pewne rozwiązania w community. Natomiast team gdzieś tam widzi, że te rozwiązania może nie są perfekcyjne, można by je jakoś zgeneralizować, zintegrować do core. Tak na przykład było z hookami, które zastąpiły wiele różnych patternów, które pozwalały na ponowne używanie jakiegoś stanu, jakichś side effectów, grupowanie tego w takie mniejsze jednostki. I myślę, że takim pierwszym dużym krokiem Reacta w nowym kierunku była jego rearchitektura, która nazywana jest Fiber. Było to ogólnie jakby przepisanie tego, co dzieje się pod spodem Reacta na nowo, z paroma nowymi pomysłami, oczywiście po x latach, że tak powiem, nauczeni na błędach. Coś podobnego będziemy mieli jeszcze później w przypadku innego frameworku i też myślę, że zauważymy pewien pattern. To, co umożliwił ten Fiber, to concurrent React, czyli generalnie rozchodzi się o to, żeby React mógł renderować kilka różnych drzew widom naraz i to przerywać, czyli na przykład w środku tego, gdy to robi, to na chwilę przerwać, bo przeglądarka na przykład ma coś ważniejszego do zrobienia. Pierwszym takim featurem, który, tak powiem, w tą całą koncepcję się łapie, to suspense, czyli taki deklaratywny sposób zarządzania loading state'ami. Nie musimy robić jakiegoś ifa, jeżeli się ładuje, to zwracać jakiś spinner czy coś takiego, tylko możemy, że tak powiem, zrobić to wyżej w drzewie, możemy to zrobić w taki właśnie bardziej deklaratywny sposób. Mamy kolejne API, taką, że tak powiem, emotką kuli oznaczają API, które jeszcze nie znajdują się w frameworkach, ale pojawią się w przyszłości. Mamy off-screen API, czyli API, które w przyszłości pozwoli nam na tworzenie komponentów poza ekranem, jak samo wskazuje. Będzie to przydatne na przykład w przypadku preloadowania, zachowywania ich w pamięci po usunięciu ich z ekranu, czy na przykład w przypadku jakichś wirtualnych list, które myślę, że też są dość popularnym patternem. Jest transitions, czyli trochę taka odwrotność suspense. Tak jak suspense pozwala nam w deklaratywny sposób jakby zarządzać loading state'em, transitions pozwalają nam trochę pozbyć się tych loading state'ów, czyli pozwalają nam pozostać na chwilę w przyszłości, Reactowi się zatrzymać i w tle renderować, że tak powiem, drzewa z przyszłości, a jakby z przodu dalej renderować to drzewo, które było wcześniej, żeby użytkownik mógł z nim dokonywać interakcji. I pierwsza taka właśnie rzecz, która poszła w kierunku serwera, to streaming, który tak naprawdę łączy się z tymi wszystkimi rzeczami, które mamy poprzednio, i jest to taki koncept oparty na tym, żeby właśnie, gdy server side renderujemy HTML, to żeby móc go po prostu po małym kawałku wysyłać już do klienta, a nie czekać, aż będziemy mieli już wszystko. Mamy selective hydration, czyli coś nawiązującego do streamingu, czyli to, żebyśmy, tak jak wysyłamy te kawałki z serwera, tak samo żebyśmy mogli po takim kawałku dokonywać tego procesu, o którym wcześniej mówiliśmy, żebyśmy mogli priorytetyzować elementy, z którymi użytkownik coś zrobił, a nawet powtarzać eventy, które użytkownik zrobił przed właśnie procesem hydration. No i mamy React Server Components, co jest ogromnym tematem i ciężko byłoby, że tak powiem, w dwóch słowach opisać, ale myślę, że takim skrótem, którym ja lubię go określać, to taki widom over the wire, czyli zamiast przesyłania elementów HTML, to przesyłanie struktury widom. Taka trochę ewolucja patternów backend for frontend, czy jakichś loaderów, czy get server side props z innych frameworków. I mamy też server actions, czy samo actions, czyli takie API wbudowane w Reacta do formularzy i do RPC, remote procedure call, czyli takich, że tak powiem, rzeczy, które też dość trendują w różnych frameworkach. Wspiera to progressive enhancement, wspiera server side rendering, dostaliśmy też hooki do zarządzania optymistycznymi update'ami czy jakimś stanem formularzy. W przyszłości dostaniemy też Taint API, czyli takie API, które będzie pomagało w zachowaniu bezpieczeństwa. Tak jak wcześniej wspominałem, przy server side renderingu często mamy do czynienia z tą serializacją i czasem nie chcemy, żeby niektóre dane dostały się z serwera na klient. To ma nam w tym pomóc, ma jakby oznaczać niektóre obiekty, które nie będą mogły być tak przekazane. No i mamy React Forget, który w przyszłości będzie kompilatorem, który, że tak powiem, minimalizuje ten koszt tego mentalnego modelu Reacta, czyli tego ponownego i ponownego wywoływania funkcji, po to, żebyśmy mogli dalej, że tak powiem, korzystać z tego modelu, ale trochę nie płacili jego ceny. I jednocześnie uprościli to wszystko, bo nie będziemy musieli korzystać na przykład z USMemo czy USCallback.
Jeżeli chodzi o Reacta, to było na tyle. Tak jak mówiłem, staram się tak w miarę zwięźle, żeby wam zarzucić temat, niż jakoś dogłębnie wchodzić. I przejdziemy sobie do kolejnego frameworku, którym jest Solid.js. Solid.js został stworzony przez Ryana Carniato, który pracował w firmie, gdzie po tym, gdy zauważyli, że Knockout już dość mocno się starzeje, nie byli pewni, w jaką stronę pójść, czy właśnie korzystać z Reacta, czy może z jakiegoś innego narzędzia. Ryan Carniato, że tak powiem, postanowił trochę wziąć swoje sprawy w swoje ręce i stworzył takiego, że tak powiem, rodzica tego, co dzisiaj nazywamy Solid.js-em. Jest to ogólnie taka próba przeniesienia fine-grained reactivity do mainstreamu w budowaniu UI, czyli odwrotne podejście od Reacta, które, że tak powiem, ma taki koncept podobny do game loopa. W Solid.js mamy bardziej do czynienia z takim precyzyjnym update'owaniem tylko tych części, które się zmieniły. Jest to dość młody framework. Pierwsza wersja open source'owa była w 2018, 1.0 tak naprawdę 2 lata temu. To, co jest taką tutaj, myślę, że ciekawostką śmieszną, upubliczniony i otwarty został tylko po to, żeby Ryan mógł go udostępnić w benchmarku frameworków i totalnie zmierzyć ten benchmark, więc performance i Solid.js to jest coś, co na pewno idzie w parze. Jeżeli chodzi o jakiś taki background tego frameworku, to obecnie wspierany jest przez Netlify, który zatrudnił Ryana, żeby on mógł to robić na pełen etat. I projekt Aurora w Google. Jest to taki projekt, który skupia się na wspieraniu rozwiązań, które ogólnie rzecz biorąc poprawiają performance w webdevie. Więc tak jak możecie zauważyć, Solid.js i performance to jest na pewno coś, co gdzieś tam idzie w parze. I przejdziemy sobie do tego właśnie, jak wygląda i działa. Na pewno możemy zobaczyć pewne podobieństwo do Reacta, mamy te funkcyjne komponenty, mamy JSX-a, mamy funkcje, które pozwalają nam, że tak powiem, mieć dostęp do jakiegoś stanu i tak dalej, ale tutaj myślę, że diabeł właśnie, że tak powiem, tkwi w szczegółach, oczywiście nie ruszając jakichś tam rzeczy typu różnice w nazewnictwie i tak dalej, to na pewno, co trzeba zwrócić uwagę, to, że to nie są hooki. Tak jak w Reakcie ta funkcja była wykonywana ciągle i ciągle i byliśmy w stanie takim magicznym sposobem przenosić stan między jej wykonaniami. Solid.js wykona te funkcje tylko raz. Te funkcje właśnie na przykład create signal możemy użyć poza komponentami. I druga rzecz, która myślę, że może się rzucić w oczy, to, że nie dostajemy jakby wartości, tylko żeby później wyrenderować gdzieś tę wartość tego stanu, musimy jakby wywołać tę funkcję. Rozchodzi się trochę wszystko o to, żeby tak jak w Reakcie my instruowaliśmy Reakta, że coś się zmieniło, na przykład za pomocą set state, to tutaj jest trochę odwrotnie, my instruujemy Solid.js, że odczytujemy jakąś reaktywną wartość. Jeżeli mielibyśmy po prostu jakąś zmienną, to jakby JavaScript nie jest w stanie śledzić tego, czy ona została odczytana, a jeżeli na przykład używamy wywołania funkcji, czy na przykład proxy albo getterów, setterów, gdzie te dwa kolejne podejścia jeszcze nam się, że tak powiem, objawią dzisiaj, to jesteśmy w stanie to jakieś śledzić, jesteśmy w stanie jakieś side effecty do tego dodać. Mamy podobnie właśnie memoizację, czyli jakiś stan zależny od innego stanu i to jest właśnie to, o czym wspominałem, czyli nie mamy tu już jakby tej tablicy z dependencjami. Solid.js dzięki temu, że mamy to wywołanie funkcji, on wie, że count zostało wykorzystane w tym stanie i jest w stanie to wywołać ponownie, gdy count się zmieni. Możemy tak samo po prostu używać sygnałów do dostania się do elementów domu i możemy wywoływać jakieś efekty, gdy coś się zmieni. Analogicznie Solid.js będzie wiedział, żeby wykonać ten efekt, gdy element się zmienił, czyli gdy zostanie on, że tak powiem, wyrenderowany. No i mamy JSX, tak jak wcześniej wspominałem, natomiast jest tu trochę różnica, bo Solid.js używa właśnie kompilatora, ten JSX nie jest zmiany w Virtual DOM i myślę, że fajnie nam to pokaże, gdy przejdziemy sobie do tego, jak wygląda, że tak powiem, output kompilatora. To, co głównie tak naprawdę jest zmiany, to JSX. Możecie zauważyć, że JSX jest zmiany w taką templatki w postaci stringów, poza, że tak powiem, dynamicznymi częściami. Body naszego komponentu tak naprawdę pozostaje bez żadnych zmian, a później, że tak powiem, nasz JSX jest już trochę transformowany, jest trochę zmieniany i pokażę wam trochę taki właśnie, omówimy sobie taki jeden mały przykład. Mamy tworzenie elementu, po prostu te templatki są w stanie w dynamiczny sposób stworzyć elementy i to, co też się rzuca w oczy, to, że wywołanie jakby na przykład diva w JSX-ie nie tworzy nam jakiegoś wirtualnego obiektu DOM, tylko tworzy prawdziwy div element. I później mamy taki helper z $insert, który jakby wkłada nam te dynamiczne części do templatki i ten $insert działa tak naprawdę w dość prosty sposób, bo działa on analogicznie do tego na przykład create effect,
gdzie po prostu SolidJS nasłuchuje do tego, co zostało wykonane w tym insercie i potem wie za pomocą właśnie tych wołań funkcji, kiedy powinien, że tak powiem, wykonać to ponownie. I to tak w skrócie o to, jeżeli chodzi, jak działa SolidJS. Przejdziemy sobie trochę do jego przyszłości. Tak jak mówię, jest to dość młody framework, więc nie dzieje się tam aż tak tyle, a może właśnie dzieje się aż tak tyle. Na pewno czeka nas Solid 2.0, czyli cały rework jakby tego, co dzieje się pod spodem, więcej wydajności, optymalizacji różnych rzeczy, jakby zaktualizowanie do najnowszych, że tak powiem, trendów silnika. Kolejna rzecz to możliwość tego, że sygnały będą ustandaryzowane w JavaScriptie. Szczególnie autorzy tworzący różne frameworki trochę się na tym skupili, chcą trochę nad tym współpracować. I o tyle, o ile to nie wpłynęłoby aż tak na sam Solid, to myślę, że mogłoby pomóc przejść do takiego mainstreamu, bo tak naprawdę on jest frameworkiem, który to najbardziej spopularyzował. Mamy też Solid Stack, czyli oficjalny meta framework, coś takiego jak Next.js, tylko właśnie dla Solid, tworzony przez Core Team. To czym się charakteryzuje? Taki bardzo modularny design, czyli tak naprawdę cały ten meta framework to parę pluginów do Vite, parę osobnych bibliotek, nie jest to taki moloch jak w przypadku na przykład Next.js, tylko jest stworzony z myślą o tym, żebyśmy mogli podmieniać jego małe części. Będzie on oparty o Nitro, czyli rozwiązanie stworzone tak naprawdę przez inny meta framework, Nuxt, Preview, o którym sobie później wspomniemy. Solid Start miał trochę problemów w becie, przez długi czas już się, tak powiem, tam boryka i właśnie przez to modularne podejście i korzystanie z rozwiązań już gotowych chcą trochę rozwiązać te problemy. I na pewno mamy do czynienia z bardzo dużo API, które w bardzo prosty sposób będą w stanie umożliwiać nam interakcję z serwerem. I to myślę, że to jest tyle, jeżeli chodzi ogólnie o taki to, co się ogólnie dzieje w tym Solidzie. I przejdziemy sobie do kolejnego frameworku, który tak naprawdę będzie pierwszym z dwóch frameworków, które, że tak powiem, wyrosły z AngularJS. Tak? AngularJS, że tak powiem, upadł, takie dwa rozwiązania, które najbardziej z niego czerpały i brały z tego, co on stworzył, się urodziły, że tak powiem. Pierwszy z nich to był Vue, pomysł młodego Evana Yu, który w tamtych czasach pracował w Google. Co takie ciekawe, właśnie Ivan wyjeżdżający do Ameryki i studiujący historię sztuki, ale po skończeniu licencjatu stwierdzający, nie będę miał co robić tak naprawdę po historii sztuki, może pójdę w IT. Jak pomyślał, tak zrobił i dużo bardzo się rozwijał na własną rękę, wylądował w elitarnym programie dla takich właśnie młodych talentów w Google. I jak to w Google? Google tworzył AngularJS-a, dużo tam korzystał z AngularJS-a, pewne rzeczy mu się podobały, pewne rzeczy mu się nie podobały. Stwierdzał, że to API jest takie zbyt szerokie, zbyt dużo rzeczy jest zbudowanych. Chciał stworzyć framework, który będzie tylko jakby fajnymi rzeczami z AngularJS-a, pozbędzie się trochę rzeczy, które może nie są fajne. Takie hasło marketingowe, którym trochę się kieruję, to takie The Progressive JavaScript Framework, czyli framework, którego można tak naprawdę korzystać na wiele sposobów i tak naprawdę możemy korzystać z niego zarówno jako taka deklaratywna alternatywa dla jQuery, ale równie dobrze możemy z niego korzystać jako takie w pełni wyposażone narzędzie do tworzenia SSR aplikacji full stackowych. To też czym się wyróżnia, to tak naprawdę nie wspiera go stricte żadna firma, wszystko wychodzi z community, jest to taki właśnie bardzo framework zbudowany dookoła tego community, które mają. I taka kolejna rzecz, którą myślę, że warto zauważyć, to że jest to taki framework o wielu twarzach. Migracja z Vue 2 do Vue 3 tak naprawdę, można by rzec, że dalej jeszcze trwa, dopiero za parę miesięcy mamy oficjalny end of life Vue 2 i przez to mają tak naprawdę dużo różnych sposobów na przykład na tworzenie komponentów. Bo komponenty możemy tworzyć w taki sposób, za pomocą Options API, możemy w ten sposób za pomocą Composition API, możemy w ten sposób za pomocą Composition API ze Script Setup, przez chwilę mogliśmy w ten sposób przerzucić Reactivity Transform, które zostało porzucone, a nawet możemy użyć JSX-a, o czym pewnie zgaduję, że deweloperzy Vue woleliby, żebym nie mówił, i możemy nawet drobne elementy w templatkach robić na różne sposoby. Ale tak naprawdę najbardziej popularnym i najbardziej standardowym sposobem, który też jest promowany przez dokumentację, to ten script setup, o którym wspomniałem. I właśnie pogadamy sobie o tym, jak zazwyczaj wygląda i działa Vue, podobnie jak to mówiliśmy wcześniej. Vue ogólnie ma takie właśnie rozróżnienie, korzysta z czegoś jak single file components, czyli w jednym pliku mamy jakby wszystko odnośnie jednego komponentu i mamy taki podział właśnie na część skryptu, część templatki, ewentualnie możemy też mieć wbudowane style.
mamy możliwość właśnie korzystania ze stanu jakiegoś jego deklarowania. Używamy do tego właśnie na przykład takiej funkcji ref. Możemy potem tego używać w templatce, możemy po prostu mutować ten stan. Możemy tworzyć właśnie jakiś stan wykalkulowany na podstawie wartości innej. To, co może się tutaj rzucić w oczach, też nie mamy żadnych tablic dependencji. Żeby dostać się do wartości, używamy w tym przypadku na przykład count.value. I to jest właśnie ten inny sposób, o którym wcześniej wspomniałem. Gdy Solid.js korzystał z wywołań funkcji, Vue korzysta z mechanizmu getterów, setterów i proxy trochę zamiennie, to kropka value pozwala jakby śledzić Vue, gdzie to zostaje odczytane i gdzie używane. Podobnie mamy możliwość dostępu do elementów z domu i mamy możliwość wywoływania jakichś efektów. To, co różni Vue, to na pewno, że komponenty mają lifecycle, w którym możemy się wstrzyknąć za pomocą funkcji. No i mamy tę templatkę, o której wcześniej mówiłem, która jest właśnie takim HTML-em wspartym o parę drobnych elementów umożliwiających nam interpolowanie jakichś zmiennych, jakieś renderowanie pod jakimś warunkiem i tak dalej, i tak dalej. Generalnie Vue korzysta z widomu, natomiast nie do końca można to łączyć z tym widomem, o którym mówimy w Reakcie, bo jest to takie ich podejście, gdzie widom jest wspierany przez kompilator, te templatki są kompilowane do takich funkcji, które coś podobnie jak w Reakcie zwracają jakby takie elementy widomu, tylko jest to właśnie wspierane przez kompilator i kompilator na przykład jest w stanie stwierdzić, że ta część templatki nigdy się nie zmieni, te dwie części templatki zawsze będą się zmieniały razem, a w tej ogromnej części templatki zmieni się na przykład tylko jedna mała część. Jest w stanie za pomocą właśnie takich flag i wskazówek różnych bardzo to zoptymalizować i jakby nie diffować całego drzewa za każdym razem. No i tak jak wspomnieliśmy, pod spodem korzysta właśnie z tego proxy, getterów, setterów, żeby wiedzieć, co kiedy się zmieniło. I co tak naprawdę dalej czeka nas w Vue? Obecnie w Vue w miarę się stabilizuje, głównie jakieś takie drobniejsze eksperymenty, próby, że tak powiem, wyciśnięcia jakichś takich ostatnich kropel z tego, co mają obecnie. Na pewno eksperymentalnie mamy tam suspense, który powinien się w przyszłości ustabilizować. Natomiast jeżeli chodzi o taką trochę dalszą przyszłość, czeka nas Vapor Mode, który będzie, że tak powiem, pójściem dalej. Tak jak wspomnieliśmy, Vue ma już kompilator, ma już właśnie takie ale sygnały, więc chcą wziąć to, pójść krok dalej i tak naprawdę produkować kod, który będzie trochę podobny do tego, co widzieliśmy w Solid.js. Czyli mamy templatkę zaprezentowaną za postaci stringu i mamy efekt, który tak naprawdę subskrybuje do tego naszego count i jest w stanie zaktualizować tylko też część templatki, wtedy, gdy zmienią się jej zależności. To, co też jest ogromnym plusem, to to, że jeżeli będziemy korzystać z tego trybu i tylko i wyłącznie z niego, bo będzie on jakby, będziemy mogli go używać jednocześnie i w połączeniu ze starym jakby API Vue, to też jeszcze trzeba podkreślić, to Vapor będzie jakby wspierał tylko część API Vue, bo tak jak wspominałem, jest ono dość ogromne, ale jeżeli będziemy mogli korzystać tylko z niego, to Vue będzie w stanie totalnie porzucić widom i jakby zmniejszyć nasz bundle JS-owy, co myślę, że też jest fajną rzeczą. I to myślę tyle, jeżeli chodzi o przyszłość Vue, ale to, co właśnie trzeba jeszcze zauważyć przy Vue, to jego ekosystem, który na pewno mniejsza fragmentacja niż na przykład ekosystem Reacta, na co myślę, że wpływa też to, że jest on tworzony przez ludzi, którzy tak naprawdę tworzą Vue. Mamy Nuxt 3, czyli taki meta framework dookoła Vue, najpopularniejszy. Jest właśnie to Nitro, o którym wcześniej wspominałem, jest UnJS, czyli taka jakby biblioteka różnych małych modułów, które Team Nuxta stworzył podczas tworzenia frameworku i wydzielili je właśnie tak, żeby autorzy innych rozwiązań też mogli z nich korzystać. Myślę, że to jest taki fajny krok w fajną stronę. Też jest trochę inny kierunek niż pozostałe frameworki, gdy inne frameworki skupiają się w dużej mierze na takim progressive enhancement, na właśnie jakichś formularzach, na jakiś API a la loader i tak dalej. Vue idzie w trochę innym kierunku, co myślę, że na pewno może być zarówno wadą, jak i zaletą. Poza Nuxtem mamy Vue Use, co myślę, że jest w ogóle świetną sprawą w ekosystemie Vue, czyli taką ogromną bibliotekę takich utility funkcji composable w Vue. Myślę, że tak naprawdę mało jest rzeczy, które w taki fajny sposób działają w innych jakby frameworkach. I mamy Vue Macros, czyli taka biblioteka, która pozwala na dodatkowe wykorzystanie tego kompilatora, który jest już w Vue. Często takie pole do eksperymentów, które potem mogą wylądować w core i tak naprawdę parę już takich rzeczy wylądowało i tu myślę, że też widać właśnie to, że jest to ekosystem tworzony przez ludzi, którzy tworzą tak naprawdę Vue. Jeżeli chodzi o Vue, to byłoby tyle. Przejdziemy teraz do kolejnego frameworka, którym będzie Angular. Angular to tak naprawdę drugi framework, który właśnie
wyrósł z tego Angular.js-a. Google postawiło na taki świeży start. Angular.js stwierdzili, że ma dużo takich rzeczy, których nie mogliby już zmienić, a może by chcieli się ich pozbyć. Stwierdzili, że ciężko będzie go maintainować i zrobili absolutnie świeży start. Mamy w nim TypeScript, to jest pierwszy framework, który tak naprawdę wziął TypeScript do mainstreamu. Jest to domyślny i praktycznie jedyny sposób napisania w Angularze. Co ciekawe, niewiele brakło, a Google tworzyłoby swoją własną konkurencję dla TypeScriptu ATScript, ale w ostatnim momencie dogadali się z Microsoftem na to, żeby TypeScript dodał parę rzeczy, na których mi zależało, i stwierdzili, że w takim razie witamy, możemy z was, że tak powiem, z waszego narzędzia korzystać. Zdecydowanie nie był zbyt dobrze przyjęty na samym początku. Usuwał bardzo dużo różnych API z Angular.js. Tak jak wspomniałem, Angular.js tych API miał naprawdę wiele, bardzo szybko je dodawano i w pewnym momencie stwierdzili, że właśnie trzeba część z nich usunąć. Może się to wydawać fajne, no bo jednak jest to zmniejszanie właśnie tej warstwy API, tego, czego trzeba się nauczyć, ale Angular zrobił to w trochę taki sposób, że trochę śmiali się z tego, ile funkcji usuwają, trochę nie dawali jasnej drogi dla tego, jak można zmigrować z Angular.js dla Angulara. Na oficjalnej prezentacji mieliśmy emotki grobów i dźwięki dzwonów, co nie spotkało się z dobrym przyjęciem i właśnie dużo ludzi stwierdziło, że jeżeli chcę dalej rozwijać swoją aplikację i będę musiał ją przepisać, to może zdecyduję się na inny framework. To jest to, co wspominaliśmy właśnie w przypadku Reacta. Mamy to do czynienia właśnie z takim object-oriented programming, dużo właśnie takich rzeczy, klasowe komponenty, dekoratory, dziedziczenie i tak dalej. Myślę, że tu jacyś deweloperzy backendowi, jakieś Java czy Sharpa czuliby się jak w domu, ale jednocześnie nie jest to coś, gdzie większość tak naprawdę frontendu czuje się dobrze. Mamy też RxJS, czyli taką bibliotekę do reaktywności, do takich zaawansowanych, że tak powiem, rozwiązań. Ona jest bardzo zintegrowana w Angulara, też na nią mocno stawia Angular. I przejdziemy sobie do tego, jak wygląda i działa. Analogicznie mamy tu kawałek kodu właśnie z Angulara. Jedyne, co pozwoliłem sobie zrobić, zazwyczaj templatki angularowe są w osobnym pliku. Tutaj tak na podstawie właśnie prezentacji, tego, żeby to ładnie pokazać na jednym ekranie, wrzuciłem ją inline'owo. Angular myślę, że właśnie bardzo lubi tą separację, gdzie CSS, TypeScript i HTML, każdy jest w osobnym pliku. Bardzo community z tego, co widzę, to lubi. Jest to myślę, że taki ostatni framework, który tak mocno stawia na taką separację. I to, co możemy sobie zauważyć, tak jak wspomniałem wcześniej, komponenty są tak naprawdę klasami, mamy dekoratory, mamy możliwość zdefiniowania stanu, który jest po prostu polami w naszej klasie, mamy możliwość zdeklarowania jakiegoś właśnie drive state'u, który jest getterami, mamy możliwość dostania się do elementów, które wyrendruje Angular za pomocą właśnie kolejnych dekoratorów i możemy też wstrzyknąć się w lifecycle komponentu w Angularze. Tego lifecycle jest naprawdę dużo, tych metod, które możemy jakby zaimplementować właśnie za pomocą dziedziczenia, które mam w Angularze, jest sporo, ten lifecycle jest bardzo rozbudowany. I mamy tą templatkę, która właśnie jest takim, podobnie coś jak wcześniej mieliśmy w Vue, czyli HTML-em wzbogaconym o pewne rzeczy, które pozwalają nam stworzyć bardziej dynamiczne, że tak powiem, rzeczy. I myślę, że warto sobie przejść do tego, jak tak naprawdę działa Angular, bo można by się zastanowić, że korzystamy po prostu z klas, Angular nie może tak naprawdę wiedzieć, kiedy my mutujemy coś w tej klasie i tak dalej. Jest na pewno tutaj pod spodem kompilator, który zmienia te całe komponenty w takie trochę lżejsze pliki, które pozwalają w łatwiejszy sposób Angularowi je renderować. I mamy takie coś jak incremental DOM. Jest to taka trochę alternatywa dla VDOM-u, gdzie React stawiał na to, że za każdym razem stworzy sobie nowe drzewo, porówna je z poprzednim i później znowu stworzy sobie nowe drzewo i porówna je z poprzednim. Angular postanowił na trochę inne trade-offy, że tak powiem, postawić. Mają jedno drzewo, które jakby cały czas trzymają w pamięci i za każdym razem, gdy stwierdzą, że coś może się zmienić, to przechodzą przez całe to drzewo i robią taki dirt checking. Przechodzą, sprawdzają, czy to w tej placce nam się zmieniło. Jeżeli się zmieniło, aktualizujemy w domie, aktualizujemy w naszym incremental domie, w tym wirtualnym drzewie i idziemy sobie tak dalej do przodu. Tylko pytanie, skąd tak naprawdę Angular wie, że coś mogło się zmienić? I tutaj Angular ma takie rozwiązanie, które można powiedzieć, że jest ciekawe, ale trochę w negatywnym tego słowa znaczeniu, przynajmniej jeżeli patrzysz na dzisiejsze czasy. Bo mamy do czynienia z biblioteką Zone.js, która korzysta z tego, że tak naprawdę
wszystko w JavaScriptie możemy spatchować, możemy zmodyfikować funkcje, które są wbudowane w język i po prostu wszystkie, jakby nic na naszej stronie nie zmieni się samo. Musi wykonać się jakiś event przez użytkownika, będzie to jakieś zapytanie do backendu, będzie to jakiś set timeout, będzie to jakiś set interval i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zone.js patchuje wszystkie te funkcje i za każdym razem, gdy wykona się jakakolwiek, informuje Angulara, że coś mogło się zmienić. Angular absolutnie całe drzewo przechodzi z góry na dół i sprawdza, co się zmieniło. Oczywiście jest to w ogromnym uproszczeniu i jest dużo takich optymalizacji, które jakby sprawiają, że nie jest to aż tak głupie, jak mogłoby się wydawać, ale mimo wszystko jest to rozwiązanie, które trochę odstaje od dzisiejszych czasów. Natomiast mamy do czynienia z takim trochę renesansem Angulara. Mamy Ivy, czyli nową architekturę Angulara. Tak jak w przypadku Reacta mówiliśmy o Fiberze, tak w przypadku Angulara mamy Ivy. Inny kompilator, który przez długi czas był pisany, przez długi czas mieliśmy stagnację, a teraz mamy dużo nowych funkcji i dużo rozwoju w naprawdę fajnym kierunku. Dostaliśmy standalone API, wcześniej w Angularze tak naprawdę nie tak jak w innych frameworkach, gdzie jednostkami, które możemy sobie współdzielić, były komponenty albo jakieś utility funkcji. W Angularze zawsze wszystko musieliśmy zapakować w moduły. Standalone API pozwala jakby, żeby to jednak były właśnie standalone komponenty, standalone dyrektywy i tak dalej. Mamy inject, który pozwala nam się dostać do wbudowanego dependency injection w sposób niezwiązany właśnie z konstruktorem i z klasami. Dostaliśmy wreszcie hydration. Angular był ostatnim frameworkiem, który po server-side renderingu stwierdził, dobra, po prostu usunę wszystko z domu i wyrenderuję to od nowa. Mamy też sygnały, które będą w przyszłości. Angular idzie w tym samym kierunku tak naprawdę co inne frameworki, dodają te sygnały. Już tak naprawdę w kolejnym release będziemy mieli je wbudowane w framework, a w jeszcze kolejnym release najprawdopodobniej dostaniemy ich jakby głęboką integrację w ekosystem, będziemy mogli wybrać komponenty, które będą oparte tylko o sygnały i tak dalej, i tak dalej. Dostajemy nowe control flow, czyli API, gdzie wcześniej wszystko właśnie wymagało takich dziwnych dyrektyw, nie było wygodne, nie współgrało do końca fajnie z TypeScriptem. Teraz będziemy mogli używać nowej składni do tego, żeby definiować różne ify, fory i tak dalej. W związku z tym też dostajemy nowy blok defer, który jest takim łatwym sposobem na jakiś lazy loading części aplikacji w Angularze. Mamy też rozwój server-side renderingu, gdzie właśnie po dodaniu hydration Angular zamierza trochę postawić na rozwój tego, bo tak naprawdę dużo frameworków dostaje różne rozwiązania w związku z tym. Angular ma wbudowane coś takiego jak Angular Universal, jest to oficjalnie wspierane rozwiązaniem do server-side renderingu. Natomiast, że tak powiem, jest ono już trochę może, że tak powiem, zostało się, dawno nie było tam nic zmieniane, więc zamierzałem, że tak powiem, tego dotknąć i w jakiś sposób to poprawić. No i będzie też opcjonalne Zone.js, gdy już dostaniemy komponenty oparte o sygnały i wszystkie nasze komponenty będą oparte o sygnały, to będziemy mogli pozbyć się Zone.js-a i tego mechanizmu, który w taki sposób będzie, który w ten trochę głupi sposób sprawdza, czy coś się zmieniło. Generalnie można powiedzieć, że właśnie Angular pozbywa się trochę takich zaszłości, rozwija się w nowym kierunku, korzysta z tego, że przepisali dużą część kodu i jest to właśnie taki renesans. I przejdziemy sobie w kierunku kolejnego frameworku, czyli Svelte. Svelte to tak naprawdę jedno też ze świeższych rozwiązań, stworzone przez Richa Harrisa, który wtedy był dziennikarzem w The Guardian. Trochę taki dziennikarz za dnia, open source JavaScript nocą, pracował przy interaktywnych wizualizacjach i nie był zadowolony z narzędzi, z których jakby korzystał, więc stwierdził, że coś może można byłoby zrobić lepiej. Korzystali tam z czegoś takiego jak Reactive, było to narzędzie właśnie stworzone w The Guardian i on postanowił ulepszyć kompilator i tak powstało Svelte. Dzięki użyciu kompilatora mogą tak naprawdę dużo rzeczy dodać do frameworku i kompilować kod w taki sposób, że jeżeli deweloper z nich nie korzysta, to żeby nie wpływały one na JavaScript, które, że tak powiem, wyjdzie finalnie, więc na przykład mają wbudowane bardzo zaawansowane animacje czy zarządzanie stanem. Jeżeli chodzi o taki background, to obecnie wspierany jest przez Versa, który zatrudniło Richa i parę innych członków zespołu Svelte, który, żeby mogli jakby skupić się całkowicie na Svelte i dalej go rozwijać. Taki przełomowy moment, jeżeli chodzi o Svelte i jego przebicie się do mainstreamu, to taka wypowiedź, talk, prezentacja Richa,
w momencie, gdy przedstawiał właśnie Svelte 3.0, w tym momencie myślę, że to jest taki punkt zwrotny. Wszystko zaczęło się od tego, że właśnie w Reakcie pojawiły się hooki i inne frameworki zaczęły się trochę zastanawiać nad tym, w jakim kierunku my powinniśmy iść. Może też chcielibyśmy jakoś umożliwić łatwiejsze tworzenie stanów w taki sposób, żeby można było go współdzielić i tak dalej, i tak dalej. Reach zastanawiał się, czy nie dojdzie do tego Svelte, więc tu mamy taki, że tak powiem, widok Svelte, które mogło być, a nie powstało, ale Reach się zatrzymał i stwierdził, chwila, jesteśmy, Svelte jest kompilatorem tak naprawdę, możemy robić, co nam się podoba. I postanowił użyć różnej składni istniejącej już w JavaScriptie tak naprawdę do nadpisywania tego, co się dzieje pod spodem. Co sprawia, że Svelte jest taki bardzo zwięzły, bardzo prosty i nie ma tam aż tak wielu konstruktów jakby własnych. Jak wygląda i działa tak naprawdę Svelte? Tak jak możecie zauważyć, jest to najbardziej chyba zwięzłe ze wszystkich rozwiązań, które dziś pokazuję. Jakikolwiek stan przedstawiamy po prostu za pomocą zwykłej zmiennej LED. LED może się zmieniać, możemy go mutować, więc Svelte wie, że będzie to stan. Analogicznie możemy sobie tworzyć jakby stan kalkulowany. Svelte tutaj też zrobił taki trik, że skorzystał z tego symbolu, że tak powiem, dolara. Jest to taka składnia, którą wielu deweloperów tak naprawdę nie zna, ale jest to coś, co istnieje w JavaScriptie i jest składnią, która nazywa się jako labele. I Svelte używa jej jako coś, co właśnie pozwala na wykonywanie jakichś side effectów, gdy zmieni się coś, co znajduje się po prawej części tego dolara, czyli w tym przypadku double count kalkuluje się tylko i właśnie wtedy, gdy count się zmieni. Mamy możliwość dostawania się do elementów tak samo za pomocą zwykłej zmiennej LED i mamy możliwość wstrzykiwania się do lifecycle komponentu, na przykład, żeby właśnie sfokusować element, do którego wcześniej się dostaliśmy. I mamy templatkę, podobnie jak w Vue jest to trochę oddzielone, mają ten koncept single file komponentów, gdzie HTML i skrypt są od siebie oddzielone. I myślę, że tutaj dużo co może stanowić chwila, ale jeżeli po prostu korzystamy ze zwykłych zmiennych, korzystamy z jakichś magicznych labelów, to jak to naprawdę działa? No i Vue tak naprawdę bardzo mocno korzysta z kompilatora i ten kod, który tak naprawdę wypluwa, nie do końca przypomina to, co napisaliśmy. Może to być z jednej strony, że tak powiem, fajne, bo nie musimy aż tyle pisać, ale z drugiej strony może to też utrudniać jakieś debugowanie i tak dalej, i tak dalej. Cały komponent jest tak naprawdę podzielony na części. Mamy tu na przykład funkcję znaczoną literką C. Jest to funkcja, która po prostu wykona się, gdy nasz komponent jest tworzony, czyli create. I widzimy, że Svelte stworzy jakieś elementy, stworzy jakieś text nody, stworzy te części, które nie są dynamiczne i które nie będą się zmieniały. Potem mamy funkcję M, czyli mount. On zamontuje i doda te części, które wcześniej stworzył do domu. Mamy funkcję znaczoną P. Nie wiem dlaczego P, ale P oznacza update w tym przypadku. Jest to po prostu funkcja, która za każdym razem, gdy Svelte stwierdzi, że coś w tym komponencie powinno się zmienić, to się wykona. I to myślę, że jest coś, na co warto zwrócić uwagę, bo bardzo dużo ludzi myśli, że Svelte jest bardzo magiczne, mądre i jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem, jakie świat widział, a fakty nie do końca są takie, bo Svelte, gdy stwierdza, że coś się zmieni, po prostu w całym komponencie przechodzi przez to, co przez wszystkie jakby dynamiczne części, sprawdza, czy się zmieniły i aktualizuje. Ale na pewno w tym wszystkim jest dużo mądrzejszy od na przykład Angulara, który z jednej strony prezentuje podobne podejście, ale jednak inaczej dowiaduje się o tym, co się zmieniło. Mamy właśnie to, o czym wcześniej wspominałem, czyli mamy intro, outro, czyli funkcje, które były połączone z animacjami, ale że nasz komponent jakby nie ma animacji, to Svelte trochę się ich pozbył. Mamy D, czyli destroy, czyli co by się stało, gdyby nasz komponent został usunięty. I mamy coś, co na pozór może trochę przypominać kod, który napisaliśmy. Mamy to let double count, mamy let count, mamy let element, mamy wywołanie funkcji onMount. Jest to jakby taka właśnie pojedyncza instancja tego komponentu i to, co myślę, że warto zwrócić uwagę i to skąd tak naprawdę Svelte wie, że coś się zmieniło w tym komponencie, to jest nasz clickHunter. W komponencie przypisaliśmy, żeby aktualizować tą zmienną count. Svelte dodał tam taką magiczną zmienną, taką magiczną wywołanie funkcji $invalidate, które sprawia, że on wie, że coś się zmieniło. I to, co myślę, że warto tutaj wiedzieć i zapamiętać, to to, że cała reaktywność, wszystkie ścieżki, w jakie może pójść nasz komponent, tak naprawdę są ustalone podczas kompilacji. Nie jest tak jak w innych frameworkach, gdzie jest to kalkulowane podczas runtime'u. No jeżeli chodzi o rozwój,
Thomas FeltKit, czyli oficjalny MetaFramework, tak naprawdę bardzo podobny od innych rozwiązań typu Solid Start czy nowy Next.js, gdzie skupiamy się właśnie na Progressive Enhancement, jakichś funkcjach, które pozwalają w łatwy sposób ładować dane z serwera itd., itd. Mamy bardzo szybko rozwijający się obecnie ekosystem, myślę, że teraz właśnie jest taki moment, w którym Svelte mocno się rozwija. Takie dwie biblioteki, które myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany Svelte, to myślę, że są czymś ciekawym. Jest Freelt, czyli sposób na renderowanie FreeJS-a za pomocą Svelte i MeltUI, czyli taką headlessową bibliotekę komponentów do Svelte. I to, co czeka nas, że tak powiem, przed nami, w przyszłości, i to możliwe, że nawet nie aż tak dalekiej, to Svelte 5.0, czyli tak naprawdę przepisanie całego kompilatora, który ma obecnie już 5 lat, optymalizacja, współczesne rozwiązania i korzystanie też z API, które niegdyś nie istniały, a teraz istnieją, czyli na przykład w animacjach korzystanie z Web Animations API, które mamy wbudowane w przeglądarkę. I taka największa rzecz, o której warto sobie wspomnieć, to runy, czyli tak naprawdę sygnały, które nazwali sobie w taki specjalny sposób, z tego względu, że chcą, żeby sygnały były szczegółem implementacyjnym, żeby użytkownicy jakby nie do końca dotykało ich to, że pracują z sygnałami. I to sprawi, że cała reaktywność Svelte zostanie trochę przeniesiona na do runtime'u, czyli podobnie jak inne frameworki, nie będzie ona w trakcie kompilacji ustalona. I tak naprawdę sprawi nam, że output też będzie podobny do Solid.js'a, czyli to jest dokładnie to samo, co wcześniej mówiliśmy sobie w przypadku Vapor, więc można powiedzieć, że jest to jakiś tam wspólny kierunek, w którym idą te frameworki. I takie ostatnie rozwiązanie, taki trochę honorable mention, ze względu na czas, którego nie mam aż tak wiele, to Quick. Miśko Hevery, który opuścił Angular po 13 latach, stwierdził, że on ma pomysł, który mógłby być bardzo fajny, ale w Angularze pewne klocki, nie da się już ich ruszyć i chce trochę świeżego startu. Żeby zauważyć, od której strony, że tak powiem, on na to spojrzał, to warto zobaczyć do firmy, do której się skierował. Jest to firma Builder.io, która skupia się na e-commerce. W e-commerce oczywiście ważne są takie metryki jak jakieś first contentful paint, time to interactive i ogólnie te różne metryki lighthouse'owe. Więc Quick skupia się na tym, żeby performance tych właśnie metryk był jak najlepszy. I robi to w ten sposób, że chce pozbyć się jak największej ilości JavaScriptu ze strony klienta, a przynajmniej tyle, ile jest to możliwe i jak najbardziej opóźnić wywoływanie się tego JavaScriptu. Jest to bardzo młody framework, to myślę, że też jest powód, dla którego tak bardziej właśnie w sposobie, bardziej w kierunku honorable mention o nim wspominam. Wersja 1.0 była dopiero w maju tego roku, natomiast też już mają dość bogaty ekosystem i jest tego sporo u nich się dzieje, więc myślę, że też warto się zainteresować. I koncept, który tak naprawdę pozwalam, to wszystko to resumability, czyli taka alternatywa do hydration, gdzie starają się przenieść jak najwięcej pracy na serwer i gdy hydration, można powiedzieć, że powielało część pracy serwera po stronie klienta, resumability jest właśnie takim wznowieniem. Framework po prostu zacznie tam, gdzie skończył. Na przykład Quick na samym początku nie będzie przechodził przez cały nasz dom i dodawał event handlerów, tylko w taki trochę specjalny sposób oznacza elementy, które mogą mieć event handlery, a gdy te event handlery miałyby się wykonać, z lazy loaduje część JavaScriptu, która jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie za ten handler i go wykona. Oczywiście jest to bardzo użycia kompilatora, że tak powiem, wszystko ma swoje zalety i wady, natomiast na pewno jest to takie świeże rozwiązanie inne od innych frameworków. I jest to też takie hasło, którym oni się reklamują, czyli O1 framework. Czyli niezależnie od rozmiaru aplikacji, pierwszy bundle JS, to pierwsze odpalenie zawsze będzie tak samo szybkie, zawsze będzie tak samo ciężkie przy starcie i będzie minimalnie ciężkie i bardzo szybkie. I ogólnie to byłoby wszystko. Można się zastanowić, po co tak naprawdę wiedzieć tyle o różnych frameworkach, jeżeli w pracy i tak zazwyczaj korzystamy z jednego. Myślę, że każde narzędzie ma trochę właśnie swoje zalety i wady, żadne nie jest uniwersalnym rozwiązaniem wszystkich problemów, każdy ma swoje trade-offy, każdy rozwija się w jakimś swoim własnym kierunku, ale tak naprawdę każdy zmierza do tego samego celu, czyli to, żeby móc stworzyć fajny UX, mieć fajny developer experience i w ten sposób tworzyć właśnie UI, renderować HTML. Myślę, że to też tak właśnie można zauważyć, że tak naprawdę te nasze frameworki trochę zaczynają zmierzać w tym samym kierunku, tak jak wcześniej wspominaliśmy. Vapor będzie miał kompilator na podstawie Solid.js-a, Svelte też trochę zmierza w tym kierunku, sygnały może będą w przeglądarce, więc myślę, że fajnie śledzić i fajnie wiedzieć tak naprawdę do czego one dążą i co chcą osiągnąć. I tak naprawdę z mojej strony to byłoby tyle.
I tak naprawdę to jest moment na jakieś pytania i odpowiedzi, czy to odnośnie tego, o czym mówiłem, czy o zupełnie czymś innym. Więc liczę tutaj na Was. Tutaj pojawia się pytanie, chciałbym zapytać, czy nadal potrzebujemy frameworków JavaScript, warto w ogóle zbudować złożoną aplikację frontendową w JS bez użycia? Myślę, że to jest taki dość temat, który co osoba to opinia, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Ja myślę, że generalnie warto, nawet jeżeli robimy jakąś prostą stronę, to są narzędzia, które w prosty sposób mogą nam uprościć tworzenie nawet tych prostych rzeczy. Są takie narzędzia jak Astro, które z minimalnym narzutem JavaScriptu pozwalają nam po prostu ponownie używać części komponentów, to wszystko po prostu ułatwiają development, więc myślę, że to jest takie coś, co jednak warto brać pod uwagę, kiedy się wybiera, z jakiego narzędzia korzystać. Kolejne pytanie, dlaczego właściwie w obecnych czasach powstaje tyle narzędzi? Myślę, że to jest dobre i celne pytanie i wynika ono tak naprawdę poniekąd z tego, że dużo narzędzi przez długi czas mieliśmy taką trochę stagnację, gdzie mieliśmy tego Reacta, Vue, Angulara, każdy działał trochę na inny sposób, niewiele się działo poza tym. A JavaScript bardzo dynamicznie się rozwijał, dodawał nowe funkcjonalności, które umożliwiają jeszcze te nowe rzeczy. Też oczekiwania ludzi stały się większe. Gdy React, że tak powiem, się prezentował, to wszyscy uważali, że wow, ma super performance i tak dalej. A teraz wiele ludzi ma takie, może to nie jest najlepsze rozwiązanie. Więc myślę, że jest taka po prostu naturalna ewolucja. Kolejne pytanie, dlaczego Svelte słabo się popularyzuje? Myślę, że to jest, że teraz właśnie doszliśmy do tego momentu, gdzie, że tak powiem, bańka może zacząć rosnąć. Mają już oficjalny metaframework i to myślę, że naprawdę bardzo dobry, czyli SvelteKit. Czeka nas tak naprawdę trochę przebudowa, właśnie to Svelte 5.0 runy, które umożliwią nam w łatwiejszy sposób udostępnianie właśnie kawałków kodu, podobnie jak takie właśnie reużywalne hooki w Reakcie, więc myślę, że to jest coś, co na pewno pomoże w jego popularyzacji. No i teraz właśnie też, tak jak wcześniej wspominałem o tych fajnych bibliotekach, które teraz się pojawiają, mamy tutaj takie trochę błędne koło, gdzie zawsze ludzie chcą mieć biblioteki, żeby korzystać z jakiegoś rozwiązania, ludzie nie tworzą bibliotek, bo nie korzystają z danego rozwiązania i to się tak trochę zamyka. Myślę, że teraz właśnie to pudełko się otwiera, pojawią się fajne biblioteki i będzie to rosło. Tutaj pytanie takie trochę z tezą, dlaczego nie lubimy Vue, a ono ciągle rośnie. Ja osobiście też nie lubię Vue, ale uważam, że ono ma bardzo dużo zalet i bardzo dużo rzeczy podchodzi na swój sposób, do których wielu ludzi przekonuje. I tak jak wspominałem, każde narzędzie ma swoje jakieś tam zalety i wady i to, co na pewno można wymienić jako zalet, to właśnie ten ogromny ekosystem i to, że budują wszystko wokół ekosystemu. I to, że mimo tego, że są tak naprawdę rozwiązaniem, które ma trochę lat na karku, to korzystają z tego rozwiązania, które mają w najlepszy sposób, jak się da i wyciskają naprawdę z niego ostatnie krople performance'u i są naprawdę rozwiązaniem, które dalej się rozwija. Czy to Nuxt 3, który idzie w zupełnie innym kierunku i dodaje nam dużo nowego do ekosystemu. I kolejne pytanie, co sądzisz o Remix od Mariusza tutaj? Jeżeli chodzi o Remix, to w sumie tak jak wspomniałem, myślę, że to jest framework, który bardzo fajnie przebił do mainstreamu to podejście progressive enhancementu, tych loaderów, tych action, myślę, że to był taki fajny, świeży krok. Nawet jeżeli nie byli oni, że tak powiem, pierwsi, najbardziej to przebili, sprawiło to, że reszta ekosystemu poszła w tym kierunku i myślę, że właśnie na tym tak naprawdę React też w dużej części się wzorował, budując React Server komponenty, budując API do formularzy i tak dalej, i tak dalej. Warto nawet wspomnieć, że React przez chwilę rozważał wprowadzenie czegoś podobnego do Remixa, czyli coś takiego jak Block API, które dodawałoby takie wbudowane loadery, natomiast w pewnym momencie właśnie stwierdzi, że te React Server komponenty, czyli komponenty, w których mamy dostęp do naszej bazy danych czy innych backendowych rzeczy,
będzie po prostu lepszym rozwiązaniem. Więc jeżeli chodzi o Remix, naprawdę ich lubię, naprawdę fajny kierunek, w jakim się rozwijają i podoba mi się też to, że są w stanie ciągle się ulepszać w bardzo przyjemny sposób dla ich community, które nie sprawia, że co chwilę trzeba coś przepisywać i tak dalej. Dziękujemy. To byłyby wszystkie pytania, tyle ode mnie. Cieszę się, że mogłem wam trochę opowiedzieć o tym, co mnie ciekawi. Albo nie, przepraszam. Mamy jeszcze jedno pytanie, tutaj dostałem z produkcji. Pytanie od Małgorzaty. Czym się kierujesz, wybierając framework do pracy? Na pewno tutaj trzeba się kierować też tym, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, czyli dobierać, że tak powiem, narzędzie do problemu. Jeżeli na przykład chcemy zrobić właśnie coś lżejszego, może warto skierować, że tak powiem, nasze oczy w kierunku jakiegoś Svelte czy w kierunku Astro, a z drugiej strony, jeżeli na przykład potrzebujemy jak najbardziej performance'u, to może warto skupić się na przykład na Solid.js. Natomiast trzeba też pamiętać, że tak naprawdę każde narzędzie ma swoją niszę, każde narzędzie ma swoje zalety. Mam na przykład Reacta, który jest najpopularniejszym rozwiązaniem, na którym wpływa też to, że ma ogromny ekosystem i nie sposób tym też się nie kierować podczas wybierania narzędzia. Więc teraz nie będzie już więcej pytań. Dzięki wam jeszcze raz wielkie za to, że byliście, za to, że mogę wam powiedzieć o czymś, co mnie interesuje. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście i tyle było z mojej strony. Trzymajcie się na razie. I zapraszam do tego, żeby oglądać resztę konferencji i nagrania jakby z konferencji będą później dostępne zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Dzięki.